Cześć, dzisiaj chcę pokazać Wam tą szklarenkę, o której wcześniej pisałem. W tej szklarence zamontowałem termometr. Wszystko jest zdalne, więc łatwo to odczytywać przez komórkę. Termometr tutaj jest otwarta, ta szklarnia już dłuższy czas, dlatego wilgotność 99 spadła do tam 83 w tej chwili. No ale ogólnie jest 99-100%, jak jest zamknięta. I temperatura w nieogrzewanym domu od 17 w zasadzie, bo nie byłem w stanie teraz przy tych zimnych nocach utrzymać 18, od 17 do 20 stopni się waha, jak jest nieogrzewany dom. Jeśli chodzi o właśnie system ogrzewania, no to tutaj jest czujnik, który włącza i wyłącza matę grzewczą, która jest pod całą szklarnią. I ta mata grzewcza no działa tylko, włącza się od 18 stopni, wyłącza przy 20. Jeśli chodzi o oświetlenie, no to mocno budżetowe. Tu jest jedna belka i druga belka czerwono-niebieska. Włączają się też automatycznie o godzinie 9 rano. Się włączają, wyłączają się o godzinie 21. I na górze jest zwykła lampa do sufitu podwieszanego, założona na sznurki. Na dwie takie pętle ze sznurka. I to sobie wisi po prostu i oświetla tutaj. Ona się włącza od 16 do 21. Jeśli chodzi o rośliny, rośliny tu rosną no bardzo dobrze. Liść, który zostawiłem na wierzchu, żeby pokazać, że no nie ma tutaj ściemy. Jest umierający liść, ale też wychodzi nowy. Więc to nie jest tak, że roślina umiera. Ja już tutaj grzebałem w tej szklarni, więc trochę poprzekręcałem te rośliny. Jak widać, ona teraz stoi tyłem, żeby się liście trochę wyprostowały w drugą stronę. Tutaj jest rany, nie pamiętam co to za roślinka, ale napiszę. Tam syngonium rośnie sobie też bez najmniejszych problemów, bo ono rośnie dobrze. Tam jest gdzieś anturium, które było przesadzane razem z Wami. Ono też zaczęło bardzo ładnie rosnąć. I tutaj nawet liście, które teraz puszczę, no to są zupełnie inne niż te, co były. Tutaj kalatea. W rogu ją teraz wsadziłem, ale ona rosła dobrze i rośnie dobrze. Monsterka, która była ratowana z tego przesuszenia razem z tą, która jest w ceramisie, już przesadzona do ceramisu, ona zdecydowanie wymaga przesadzenia. Zobaczcie, co tu się dzieje w doniczce. Jest dramat jakiś, więc muszę ją przesadzić. To jest hydroponika. No muszę się za to wziąć. Druga strona syngonium, które pokażę Wam link, ale to syngonium pociąłem, bo ono miało taki brzydki pokrój. Na tym filmie było widać, że ten pokrój jest bardzo zły, więc go pociąłem. Tamte sadzonki sobie ukorzenie, a ta roślinka niech sobie rośnie tak. Tam strelicja, z takiego maluszka była, też jest film od niej, to pokażę gdzieś tutaj link. Ta strelicja jest w hydroponice, rośnie dobrze, miała wciornastka. I z tym wciornastkiem to zaraz Wam jeszcze powiem, bo ma z nim problem. Szczególnie właśnie jak w szklarni mają rośliny problem, no to jest duży kłopot. Tu jest alokazja kolejna. Ta też ma liść, ten najstarszy, już taki żółtawy, ale nowe liście są piękne, także się nie martwię. Tu jeszcze wyjmę tego filodendrona, bo dam zbliżenie jednej roślinki. Ja już pytałem o nią, ale może macie pomysł, co to za roślinka jest. Ona była razem z anturium w tej dużej doniczce. Ją przesadziłem, nie wiem co to jest. Tutaj filodendron. To jest zielona księżniczka. No ten to rośnie naprawdę rewelacyjnie i to jest roślina super łatwa, więc jak chcecie łatwą roślinę, to na pewno ten filodendron jest ekstra. On w hydroponice rośnie. Stindapsus. No w każdym razie to ta roślinka, którą też był film o niej. Przekręciłem ją, żeby Wam pokazać, że stożek wzrostu, który rósł tutaj. Dzisiaj mój synek go załatwił i już nie rośnie. Niestety, no nie mam, żeby go pokazać, bo tak patrzę teraz, żeby go szybko pokazać Wam, ale nie mam tutaj jakieś uszkodzenie, ale to jakieś mechaniczne. No także on rośnie dobrze, puszczał nowy piękny listek, ale niestety się nie udało. I tutaj te listki już się rozwijają, przepraszam, jeden, tu drugi, więc one mam nadzieję, że też będzie wszystko z nimi dobrze. Tu jest epipremnum, jedno, drugie. Tam zamiokulkos jakiś, który próbuje się ukorzenić.
Alokazja Stinger. No ta alokazja płaszczka. Tutaj mam nowy piękny listek. Tutaj jakiś liść taki chyba szedł i nie doszedł. Wtedy, kiedy ją przesadzałem, bo gniła. Syngonium. W ceramisie sobie rośnie i jest mu nieźle. Tutaj alokazja jedna. Alokazja, która stała się kalarią, druga. Kolejne alokazje. Z nimi nie mam żadnego problemu. Jest tutaj jakiś liść. Zobaczcie. No, to już go nie ma. Jakiś listek już stary. Więc on jest już do zdjęcia. A tutaj, w tym, zobaczcie. Są korzonki. Tu się ukorzeniają hortensje na ogród. To jest, co to jest? Anturium. Anturium, które przesadzałem z tej dużej doniczki. Też dam link, żebyście widzieli, w jakiej ono było stanie, a jakie jest teraz. No zupełnie coś innego. Kwiaty jeszcze są małe i mam nadzieję, że będą kiedyś większe, ale, no ale zaczęło rosnąć. Pink Princess. Jedna, tu jest druga. No mocno mi się nie podobają te rośliny. Kupiłem je na fali princesek, więc są. No i są, no, liście rosną w kosmiczny sposób jakiś. Nie wiem, gdzie one zakręcają, po co one tak zakręcają, dlaczego one tak zakręcają, ale rosną tak wszystkie. Tu ten filodendron to chyba z Dino jest. No i on po przesadzeniu ładnie rośnie też, nie ma problemu, jest w hydroponice z tacką zalewaną wodą. A tutaj jest śmieszny eksperyment, bo to jest filodendron Malaya Gold chyba, który całkowicie był pozbawiony liści, ponieważ zgnił. Był przelany, mocno przelany, on stał bardzo daleko, kompletnie nie kontrolowałem go, nie widziałem nawet, że ma jakiś problem. Jak zobaczyłem, że ma problem, to oczywiście zacząłem go traktować inaczej, ale to już niewiele pomogło, zostały mi same takie badyle dwa. I ponieważ no chciałem zobaczyć, co z tym będzie, ja może w ogóle wstawię zdjęcie gdzieś, zobaczycie zdjęcie, jak to wyglądało. Więc no było nieobiecujące absolutnie, ale zobaczcie, wszystko puszczonowe, więc naprawdę i tutaj jeszcze jest też nowe stożki, więc jestem dobrej myśli, że jednak odrodzi się. No tutaj wiadomo. To sobie ma rosnąć i zobaczymy, to jest awokado oczywiście. Tu jest alokazja, która jest w podłożu produkcyjnym, to jest z tego eksperymentu, co mówiłem, nie przesadzajcie alokazji, bo nie trzeba. Tam dużo miałem opinii, że jestem przynajmniej szalony, że tak mówię, ale dlatego chciałem pokazać, że naprawdę nie trzeba było, bo są w dobrym podłożu i jeśli nic nie dzieje, rośnie dobrze. Filodendron z Dino, z wami przesadzany też, rośnie bardzo dobrze. Tutaj te paski, jak widzicie, moja budżetowa propozycja jest jeszcze niedopracowana do końca. Dwa filodendrony, kurczę, nie pamiętam nazwy jak zwykle, nie będę celował. W każdym razie te kolekcjonerskie, Black Cardinal chyba. Nowe liście idą, jeden, drugi, tutaj trzeci, bo one mają takie ciekawe, te liście puszczają w taki sposób, takie jakieś strzałki, później z tego wychodzi liść. No, także to też wszystko ładnie rośnie. Peperomnia niedawno była też, puściła w kapsule czasu, więc ona też rośnie bardzo dobrze. Jak widzicie, żadnych problemów nie ma. I jeszcze jedna półka zostaje, tu jest pieniążek, który rośnie chyba całkiem nieźle. Tam jakiś kaktusik. Ja z kaktusami mam tak średnio, nie rozumiemy się. I tu jest filodendron, też przesadzany z wami. Niestety ten filodendron dzisiaj jest po oprysku. Trafił do tej szklarni, ponieważ i tak był w tej szklarni tyle czasu. I zobaczcie, co tu się wydarzyło. Teraz jak przyjechałem, zobaczyłem wciornaski. Niestety atak wciornasków. Więc ta roślina jest po oprysku. Ona jest z innymi roślinami, dlatego że jutro wyjeżdżając stąd zrobię oprysk wszystkich roślin, a ta została potraktowana bardzo mocnym preparatem po to, żeby zbić z niej te wszystkie
w ciornastki, żeby się ich pozbyć i jutro przed wyjazdem wszystkie rośliny opryskam, żeby po prostu nie siedzieć tutaj w tym, w tych zapachach chemicznych. No i nie chcę po prostu, żeby się gdzieś przeniosło i jutro opryskam to pewnie jakimś słabszym preparatem, ale też dobrze działającym. Więc minus szklarenki, zdecydowany minus, że jeżeli jakiś szkodnik się pojawi, no to w zasadzie wszystkie rośliny trzeba opryskać. A może nie wygląda, ale naprawdę tych roślin jest dużo. Bo jakby wyjąłem je na stół, no to okazało się, że cały stół był zastawiony. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję i to wszystko. System działa w pełni, jeszcze może to dodam, że system działa w pełni automatycznie i w pełni przez internet. Czyli wszystkie czujniki, wszystkie oświetlenia oraz właśnie mata grzewcza, temperatura, czy ta temperatura, czy ta temperatura, wszystko jest zdalne. Widzę na odległość, wiem co tu się dzieje. Jeżeli jest jakiś problem, to mogę szybko interweniować. No wam mogę włączyć chociażby klimatyzację tutaj w pokoju, żeby podgrzać. Chociaż tego nie robię, bo na razie nie musiałem, ale jak będą duże mrozy, być może będzie konieczność. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Miłego dnia. Cześć, pa.